Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, przed wami Dead Space 2. I teraz od razu możecie spytać mnie, czemu Dead Space 2, a nie Dead Space? W sensie, że jeden. Czemu tak od drugiej części, Piechol, co jest nie tak, kurde, z twoją głową? Czemu tak fabularnie chcesz zaburzyć tą serię? No cholera, nie mam jedynki po prostu, no, o to chodzi. Nie mam jedynki, sprzedałem, no poszła niestety, ale kurczę, teraz żałuję. Jedynka miała o wiele bardziej gęsty klimat niż dwójka, to na pewno, no ale dwójka też moim zdaniem jest produkcją świetną, więc czemu nie? A tak patrzę na swoją półeczkę z grami i brakuje mi jakiegoś dobrego horroru, żeby wam zapuścić. No jest parę klimatycznych gier, ale czy są to horrory? No raczej nie, na przykład Alan Wake czeka w kolejce. No ale dobra, już bez zbędnego gadania, Dead Space 2. No i mega, kurczę, spoiler będzie tutaj w fabule na samym początku, więc naprawdę, jeżeli do kogoś liczy się fabuła, przede wszystkim, ktoś jest narratywistą, to proszę obejrzeć sobie jakiś materiał albo poczytać o fabule jedynki, żeby naprawdę nie zepsuć sobie czegoś oglądając materiał u mnie z części drugiej. Po prostu byłoby mi później przykro. No, serio. Dobra, single player. Continue. No, już grałem kiedyś, oczywiście przeszedłem całość. Ale to było dawno temu. Tylko pamiętam początek chyba, początek jest mocny. New game, continue. No nie no, new game oczywiście. Casual. No nie no, gdzie tam w życiu? No. Survivalist, Zealot, Hardcore. Z racji tego, że nagrywam to normal. Przecież w życiu nie casual, ludzie. Dobra, jasność, niech się stanie, troszeczkę chociaż bardziej. Continue. No dobra, i jedziemy z tym koksem. Cholera, będę się bał. Mam nadzieję, że wy też. No chyba, że ktoś ma chore serce, to lepiej nie. Ej cholera, konsola tak wietrzy, że żałuję, że nie zainstalowałem tej płyty na dysku. Kurde, jak wiatrak w pełnym gorącym lecie, jawnie. Ale dobra, wkręcajmy się w klimat. Isaac, are you there? Come in, Isaac! Cholera, muszę napisy włączyć dla was. I'm so sorry, Isaac, look at the time difference. I'll call you back later. It's okay. How are you doing? Good. You're right, Isaac. The Ishimer is a great ship. I am so lucky to be serving aboard. Ej, cholera, mam nadzieję, że nie przewinę teraz scenki, ale wcisnę start. Tak jest, cicho. Settings. Jakim cudem off? Ej, dobra, cio, wskoczymy do cutscenki. Kurczę, szkoda, że nie mogę wam jej cofnąć. No ale co, mam przywitanie Isaaca Clarka z jego dziewczyną. No i kurczę, imię ja nie wyłapałem niestety. Zaraz się dowiemy. Thank you. For what? For just pushing me to do this. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. I'll just remember, I'm giving you up for 6 months so you can do this. You know what, we must be getting out of range there, Isaac. Isaac, can you hear me? I'll call you back. Ah, mega spoiler, sorry. Już teraz, na samym początku. You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. About your dead girlfriend. No, i tutaj największy spoiler już został czaśnięty, więc teraz normalnie skupmy się na fabule dwójki. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brennan. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker class vessel. Hey, Ishimura. Aha, Ishimura, czyli jeden z bardziej znanych statków kosmicznych w grach w ogóle. Communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship? Tutaj macie krótkie streszczenie właśnie jedynki. I found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker.
that you have contact with this marker. It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. Okay. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? No pięknie. Jak w The World's End. Jeżeli ktoś oglądał. No i inaczej, podsumowując jedynkę. Po wydarzeniach z jedynki Isaac wylądował u czubków, po prostu. Ma kaftani. Dana, I found Isaac Clark. Repeat, I have him. Great work, Franco. Be careful, he's been out a long time. Słyszy Franco, że zostanie moim przyjaciółmi. Good, good. Daddy, sorry. Na dobre i na złe, wiesz? We gotta get you out of this. Serio, wyczuwam to w powietrzu. Where am I? Alright, I know you're confused. Czemu tam nerwowo się ogląda za siebie? I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. Okej, dobra. No i po wszystkim. No, od tego już nie ma odwrotu. Witamy Nekromorfa. Długo nie trzeba było czekać. I tak właśnie na to najlepszy jest Isaac Clarke, który wysunął mu z dyni. Dobra, gdzie jest mój sprint? LB, dobra, nara! Trzy. No tak, dokładnie. Evacuation in progress, bo właśnie uciekam. Troszeczkę nie mrawo. Shit, dobra, podejrzewam, że tutaj. No, zaczyna się z grubej rury. O kurde, dobra. Multum nekromorfów, a Isaac Clarke uwięziony w sy... O, shit. Dobra, już teraz chyba poptoka. Nie wczułem się w ten quick time event, ale no. Automatyczne drzwi znowu przychodzą na ratunek. Aha, ale moje zdrowie jest kiepściutkie w tym momencie. Na granicy śmierci. Nie, w ogóle serio? Zawsze mi się podobały te wyświetlacze. Jakoś zaimplementowane w grę. Że nie ma niepotrzebnych ikonek. Że wszystko jest tutaj po prostu na ekranie. A w sumie takie zdrowie mieć na własnych plecach w realu też by było spoko. Bym mógł zobaczyć, że mnie fajki wyniszczają. Bo... Save Station. Brzmi jak PlayStation, a gramy na Xboxie 360. Ha. Jaki paradoks. Dobra, zapiszmy gierkę od razu na samym początku. O, jak widzicie. No i się grało. Dobra, mamy nowe miejsce. Save SG003. Czyli taki prosto na kanał. Okej. Okay. Chyba już możemy wyjść. Co prawda wystarczy, że mnie Nekromorf teraz szturchnie i jest po mnie. Ej, ratunek. Siema. Ej, Ej, nie podzierawiły mnie te istoty ludzkie, ale może do tego, żeby ich bardziej zajęci alienami. Dobra, jakby co pamiętam, gdzie jest sprint. Zbytnio nic więcej teraz nie mam do wyboru w napadzie. Ale go szybko opróżnił. Przecież tam żadnej wnętrzności nie ma. O kurde. No, sprytne zwierzątka, sprytne. Okej, dobra, czyli w radyjku mówią po prostu, że jest grubo przechlapane, to nie ćwiczenia. Wszyscy do schronów. Albo przynajmniej po broń palną, albo jakąkolwiek. Może być też biała, no lepiej tak niż wręcz walczyć. Dobra, śladami krwi. No tylko to nigdy nie prowadzi w dobre miejsce. Nigdy. Dosłownie nigdy. No ale jeżeli chcesz komuś ratować życie, to musisz podążać. Ze śladami krwi. Ktoś może krwawić. O, moment. Puszczają film w kinie. Może tam przejść? Albo zbliżyć chociaż coś? Póki co bawię się fizyką krzeseł. Dobra, żebym nie ominął jakiejś ważnej sceny, ale chcę się tam zbliżyć. Jest, można. O, myślałem, że wpadnę tam na dół. Proszę się szkło. Poobserwujmy. Strauss. Okej. Jeden z bohaterów tego dramatu.
kosmicznego, space opery. People, I can glow in red with symbols. Symbols whisper to me. And what did the symbols whisper to you? Come on, Strauss, what? It was just short. It was just short, but it put so much stuff in my head, so much. No, wystarczył tylko odłamek markera i już. Pozamiatane. Koleś należy cię umieszczony u czubka. The symbols, Strauss! What did the symbols tell you? They told me that it wasn't my fault! I didn't kill him! They didn't deserve this and I didn't deserve this! Fucker. Mr. Strauss, back in stasis, adjust his medication up 30 milligrams. And we'll try another session first thing in the morning. Aha, dobra, to tak tu traktują pacjentów. Subject is Nolan Strauss, session 158. Od kolejna? Czy to jest ta sama? Zapętlona po prostu? No. Nie, dobra, znowu pyta o oko, dobra? To jest to samo, więc idziemy dalej. Oh shit, dobra, nieważne. Póki jesteśmy w kaftanie, chyba nic nam się nie stanie. To może chodźmy trochę szybciej. Przyspieszmy bieg wypadków. O! Siema! Jak tam idzie skrywanie troszkę? O, to jest ten lekarz z filmu? Come on, man. Patient 4. I remember you. Tyron said we. Nie, wygląda jak pacjent, więc nie. Which one more? Listen to me, man. Will it matter? Listen to me! Will it matter? We can both get out of here. Just cut me out of this straitjacket. No, zachował zimną krew. Don't do it. Choć w części pierwszej nie odezwał się ani słowem, jeżeli dobrze pamięta. Ej nie, serio, myślałem, że zapięcia kaftanu bezpieczeństwa są z tyłu, ale faktycznie, tam teraz mają ten kręgosłup świecący. No, ale tu można było odnieść wrażenie, że dostał po bebechach jawnie. It's red. It's a health pack and a flashlight in that wall locker. You should grab them. Dzięki za radę, a teraz odsuń się z tym skalpelem, proszę. Dobra, jednak bym chciał spojrzeć na niego, ale nie mogę niestety się odwrócić. Nie wiem, co tam się dzieje za moimi plecami. Okej. Okay. Myślałem, że odbuduję do pełna. Burn for what we did to you. Ej, to jest ten lekarz, faktycznie. A, dobra. Nie miałem z tym nic wspólnego. Ja nie przyłożyłem do tego ręki, ale uratować mogę. Ej. Shit. Dobra, nie ten klawisz, nie ten przycisk na padzie. Ojojoj. A może jeszcze raz? Okej, okay, jeszcze przypomniałem. Jak tu można się bawić. Aha. No tak, dobra. Ale to bardziej, że tak powiem, euforii dostarcza, jeżeli jest to praktykowane na kosmitach. Dobra, mamy tylko latarkę. To jeszcze nie broń, ale już możemy strzelać snopem światła. Clark! Isaac Clark, is that you? Who are you? Tak jest, zgadza się. Dobrze, babciu, trafiłeś. Teraz co jest grane? Dajemy, tak? You're suffering from a unique form of dementia. Something you contracted on Aegis 7. How do you know that? How do you know all this about me? Your dementia will kill you. But if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? Because I'm not the one shooting at you. Fuck. Follow the route I'm sending you. Isaac ma bardzo zawężone opcje, ale jeżeli faktycznie grozi mu jakaś demencja, to ona może mu przynieść ukojenie i ratunek. No, trzeba tam iść. W stronę światła. No i proszę bardzo, lokalizator, nie żaden kurczę radar, tylko po prostu pyk na podłogę. Gdzie trzeba iść już wiemy, ale ja idę w stronę światła oczywiście. Okej, okay. Co to było? Ktoś mnie uświadomi, ja bym tutaj poświecił latareczką. Czyżby motyw jak z PT, że muszę zbliżyć i mi tutaj coś wyskoczy? Oby nie. Dobra. Przejdźmy jeszcze może kawałek w tą stronę. Bo tu już jest moje wejście. Niedobrze. Jest cholernie ciemno.
Aha, i muszę iść w ten sposób, bo tylko wtedy mam zapaloną latarkę. Okej, okay. Pani nie żyje, nie żyje. Sprawdźmy nogą. Sprawdźmy ręką. I znowu nogą. Nie, ona chyba nie żyła. Ale ja tu też nie przejdę. Co jest grane? Gdzie jest moje przejście? Mogę skakać może nad przeszkodami jakoś? Coś? Nie? Cholera, no kiedyś w to grałem i już tak szybko uciekła wiedza. Pamięć złudna. Okej, to nie ja. To nie byłem ja. Ale podejrzewam, że kiedy mam tylko latarkę, to nic mi się nie stanie, nie? Ale w sumie mam pięć. No. Cholera. Oby nic tu się nie wydarzyło takiego, co będzie wymagało ode mnie walki w takim stanie. Ej, dobra. Przeszedłem na sam koniec. Były straszaki, to teraz gdzie mam iść? Czy ja jestem ślepy po prostu i czegoś cholera nie widzę? Jeżeli tak, to mi powietrze, no bo chyba widzę te okulisty się... Co? Okej, dobra. Trzeba się umówić. Będę czytał literki z tablicy. Cholera zamknięte. Ale stop, jakiś audiolog tam był, tak? Moment, czy to było na beku? No i proszę bardzo, nasze menu. Equipment nasz. Czy tam inwentarz. Misja. Database. A friend. Run Isaac. Franco? Franco, what happened? Oh God. A moment, to jest ta pierwsza wiadomość, którą słyszeliśmy od niej. If you can hear me, run! Run! Dobra, safe station, wiecie co? Może w tym odcinku już wystarczy? Tak, zróbmy sobie przerwę, kochani. Dobra, to do usłyszenia w kolejnym materiale z Dead Space 2. Wybaczcie jeszcze raz ten gruby spoiler. Pozdro, cześć, hej. Trzymajcie się ciepło.